Hej kochani, dzisiaj Was zabieram na zakupy do TJ Maxa. Ten odcinek myślę, że będzie bardziej skierowany do dziewczyn, więc przepraszam panów, raczej nie będzie tu nic ciekawego, bo zabieram na zakupy kosmetyczne. Chcę pokazać, jakie można tutaj dostać kosmetyki, które są takich droższych firm, a można dostać właśnie w tym markecie dużo, dużo taniej. Mają tu naprawdę duże wyprzedaże. Tak więc idę zobaczyć, co jest w tym. Każdy się od siebie różni, więc nie wiem, co jest w środku. Jeszcze nie byłam, tak więc zabieram Was na poszukiwania. Mamy torebeczki, jest kilka rzędów torebek i tak jak właśnie mówiłam, trzeba mieć cierpliwość, żeby coś znaleźć, ale pokażę Wam coś, co pewnie każdy zna. Chwila, co tutaj jest? O, Michael Kors. Taka też Michaela, to za 100. Jeszcze jakąś inną firmę, jeżeli ktoś nie zna Michaela, poszukam. O, Tommy, poczciwe Tommy. Teraz jest za 27. Bardzo tanio. Calvin Klein. Wiem, że w Polsce wszyscy lubią Guessa. No i tu jeszcze kolejny rząd torebek. Tutaj nie chcę nagrywać ludzi, więc tak uciekam z kamerą. Portfele. Wszystkiego pełno. Jesteśmy na lakierach. Pierwsze co na to opi, chyba każdy zna. Można złapać je za 4 dolary już. Bardzo fajna cena. Nie wiem, za ile one są w Polsce, ale w Dubaju to sobie za nie liczą 50-60 złotych, dirhamów. Zobaczymy, co mamy tutaj dalej. To, co znalazłam z takich high-end kosmetyków, to jest Anastasia Beverly Hills, to pewnie sporo Was zna. I tu jest potrójny róż do policzków za 11 dolarów. I nie wiem, za ile one są, ja się aż tak nie orientuję, ale zaraz Wam tu gdzieś na dole napiszę, za ile one są normalnie w sklepie, na przykład w Sephorze. Tak więc 11 dolców. Tą, którą tu złapałam, co też właśnie w Sephorze widziałam, jest Kat Von D. Z tej strony widać. Czyli to będą cienie do oczu i pewnie do konturowania. I jest za 28 dolarów. A Kat Von D. No, trochę kosztuje, więc można, więc bardzo dobra cena. Jeszcze zobaczyć, co to są te firmy. To z Anastazji, do konturowania, teraz konturowanie jest takie modne, za 19 dolarów. O, lubię tą firmę, Bare Minerals. Co to jest? Aha, cienie. Cienie i za 13 dolarów. Ale lubię Bare Minerals, bo ma dosyć sporo takich naturalnych składników i jest też, nie testują na zwierzętach, no to zwracam uwagę. Idziemy dalej. Oczywiście pędzle, rzęsy. Wszystko tu jest. O, tutaj też są te... bo to jest amerykańska firma, to pewnie znacie, ten jedwab do włosów. Taka wielka butelka, sobie kiedyś to tutaj kupiłam i do tej pory mam, tego się nie da zużyć po prostu, za 20 dolarów. Z takich mniej znanych, ale właśnie ja tu zawsze sobie kupuję, jest 100% olej Monoi, to z tych kwiatów Monoi, zobaczcie, za 3 dolary. I one nie są wcale przeterminowane, ani nic takiego, wszystko jest z nimi ok. Co tu jest jeszcze, co może być dla Was interesujące? Teraz zobaczę. To jest Calvin Klein dzisiaj w promocji. I tu jest, widzę po kształcie butelki, to będzie perfum, pewnie mały perfum, balsam i body mist, czyli spray do ciała. I wszystko będzie za 50 dolarów. Tylko to trzeba już znać zapach, bo to jest zapakowane, więc albo się kupuje w ciemno, albo właśnie trzeba znać zapach, czy się lubi, czy nie. Zawsze kupuję w tych sklepach te wszystkie takie rękawiczki, to są te do peelingu. Ja bardzo lubię właśnie takie różne
pierdołki. To są fajne maski dziewczyny, że można je włożyć do zamrażarki i sobie po prostu robić okłady na oczy. Można je również włożyć do mikrofalówki i je podgrzać, jakby ktoś potrzebował ciepłe. Nie wiem w sumie po co ciepłe na oczy. No ale fajnie się sprawdza, ja to mam w zamrażarce. Co jakiś czas używam, bo ja często mam właśnie podgrążone oczy. Jakbyście chcieli używać te maseczki na twarzy, takie właśnie, co się nakłada. Gdzie one są? Zgubiłam. Aha, no właśnie takie. To właśnie polecam koreańskie, bo te z południowej Korei bardzo dobre maseczki robią. I kiedyś sobie zawsze przewoziłam z Seulu, jak tam latałam. No teraz już wiadomo, zużyłam wszystkie, więc jak kupuję, to właśnie szukam koreańskich. Made in Korea? I są za 5 dolarków. To czasem je, to znaczy jeszcze tych dużych nie stosowałam, tylko te małe miałam pod oczy. Fajne są. Często się zdziwiłam, bo znalazłam tutaj kosmetyki Carly Bible. Nie wiem, jak to się czyta. I to jest youtuberka, mówi właśnie o makijażu, pokazuje jak się malować i tak dalej. Wydała swoje kosmetyki, tak więc nieźle się dorobiła. Jak to wygląda? Ja zaraz zobaczę, co jest w środku. O kurczę. No proszę, ale dziewczyna sobie się zbiła. Fajnie. Bardzo fajnie. Życzę jak najlepiej. Jak ktoś ma pasję, lubi to, co robi. Rewelacja. Bardzo fajnie dla niej. Co tu jest jeszcze? Czy to jest znane? Czy pewnie nie? To... A to chyba też jest znana dosyć. W Dubaju na pewno ją mamy. Nie wiem, czy w Polsce jest. NYX. A, sorry, nie pokazałam ceny. 6 dolarów. No, w Dubaju to jest na pewno więcej. Pewnie 5 razy więcej. Kolejną rzeczą, co znalazłam, jest Becca. To jest też dosyć droga firma. I zobaczcie, za 6 dolarów. Przeceniane. To jest chyba foundation. Ale oczywiście to jest tylko kilka kolorów, no tam będzie ciemny, więc raczej nie. Nie dla Polek. I jeszcze znalazłam Too Faced, to pewnie znacie, tą paletę czekoladową. I za cenę już patrzę na opakowanie. I nawet jest cała, bo zawsze trzeba sprawdzić w środku, czy nie są połamane, wiadomo. Za 23 dolce. Jestem ciekawa, za ile jest ta paleta. Zaraz zajrzę w Ulcie obok, Ulta. No zobaczymy. Wiecie, znalazłam chyba hit cenowy, to jest pomadka Kat Von D za 2 dolary tylko. Tylko oczywiście kolor jest crazy, bo jest zielony, ale kto wie, może ktoś potrzebuje takie kolory. W końcu po co się produkują. Jest tutaj parę innych też, ale za 2 dolary taka firma, wow. No a ja zawsze szukam sobie, ja mam swoje ulubione firmy i ja wybieram zawsze firmy, co nie testują na zwierzętach. Jeżeli nawet mam coś, co już kiedyś kupiłam i nie zwróciłam na to uwagi, to po prostu zużyję już to do końca i na pewno nie kupię już nic z tej firmy. Chiny mają takie wymaganie, że wszystko musi być na zwierzętach testowane. Więc jeżeli dana firma nie jest na rynku chińskim, najprawdopodobniej nie testuje na zwierzętach. Więc warto to sprawdzić, żeby te biedne zwierzątka naprawdę nie cierpiały. Ja nie mogę uwierzyć, że w XXI wieku nadal mamy takie sposoby, żeby testować właśnie w ten sposób. Nie ma jak nagrywać na tle staników. Najlepiej się tu rozmawia. Zobaczcie, tu jeszcze jest Body Shop, witamin E i... co to jest? A, lotion. Jest za 3,50. No to na pewno się nie dostanie w Body Shopie za tak niską cenę. A to jest moja następna sekcja, co uwielbiam. I tu zawsze szukam jakichś fajnych przekąsek, słodyczy. I tu często mają naturalne, GMO free i tak dalej, więc zawsze coś szukam. Ja mam fajne takie przekąski, jakieś zdrowe, proteinowe snaki. Więc coś na pewno kupię. Zobaczcie ten kubek. I came, I saw, I made it awkward. Podoba mi się. Ten kubek dziewczyny to chyba dla nas. Zimne dane, gorące serce. Czy wy też tak macie? To kupy zrobione. Coś tam się wybrało. Chyba z 2 godziny spędziłyśmy w tym sklepie. Po prostu taki wybór. Zobaczcie na te ptaki. Czy to nie są sępy przypadkiem? Ale one są wielkie.
Z daleka myślałam, że to są wrony. Mówi jakieś przerośnięte wrony. A to są chyba sępy. I ja cię kręcę. Ale olbrzymie.